W piątek 18 lipca odbyła się kolejna w tym roku sesja Rady Miasta, podczas której ostrowieccy radni głosowali nad podjęciem 15 przedłożonych pod obrady projektów uchwał. Najważniejsze z nich dotyczyły wprowadzenia zmian w dotychczasowym podziale miasta na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz na stałe obwody głosowania, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Ponadto radni podjęli uchwałę dotyczącą utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże najwięcej emocji oraz dyskusję wzbudził projekt uchwały w sprawie realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcia pod nazwą Ostrowiecki Browar Kultury. Powstanie Ostrowieckiego Browaru Kultury to ogromna szansa dla naszego miasta, a także spełnienie marzeń kilku pokoleń ostrowczan. To jest coś, co może śródmieście Ostrowca Świętokrzyskiego zmienić naprawdę w sposób zauważalny, strategiczny. Ten projekt. I my go możemy zrobić. I dzisiaj jest ta szansa ruszyć, walczyć o te środki. I czas. Czas jest... byłby po naszej stronie, jeżeli zaczniemy, bo później każde kilka miesięcy, pół roku, to może tego czasu zabraknąć. Ostatecznie uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 5 głosach wstrzymujących. Za przyjęciem uchwały głosowali radni klubów Twój Ostrowiecki Samorząd, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Platforma Obywatelska. Radni przyjęli także uchwałę dotyczącą użyczenia miejskich obiektów sportowych administracyjnych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu na rzecz KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Zdecydowali także m.in. o przejęciu zadań powiatu ostrowieckiego w zakresie zimowego utrzymania jezdni dróg powiatowych na terenie miasta. Przyjęto także uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Wojciecha Mazura, który złożył pisemną rezygnację. 4 radnych złożyło łącznie 10 interpelacji. Byli to Włodzimierz Sajda, Zbigniew Moskalewicz, Jan Edward Kunat oraz Henryk Rożnowski. W związku z zarządzonymi na 7 września 2014 roku wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prezentujemy wykaz punktów przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie plakatów komitetów wyborczych. Rynek 8 przy Banku PKO BP S.A., ulica Sandomierska przy Kościele Najświętszego Serca Jezusowego, osiedle Ogrody, skwer z Placem Zabaw, ulica Denkowska, schody przy Targowisku Miejskim, osiedle Słoneczne przy Pasażu Handlowym, ulica Traugutta, wejście na Stadion Sportowy KSZO oraz ulica Sienkiewicza 65 obok przystanku autobusowego na wysokości PSP nr 4. Jeszcze w tym roku w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Starokunowskiej w pobliżu miejsca, w którym przed II wojną światową stała synagoga, powstanie pomnik upamiętniający zamordowaną w tamtym czasie ludność żydowską. Będzie to hołd dla ostrowieckich Żydów, którzy przed wojną stanowili ponad połowę mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. To także przypomnienie, że w czasie okupacji w mieście powstało getto, a na skutek jego likwidacji oraz działań hitlerowców życie straciło około 15 tysięcy osób. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli na czerwcowej sesji ostrowieccy radni. Budowę pomnika zaproponowali przedstawiciele Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska. Koordynator ochrony pamięci pan Adam Aptowicz, który zaapelował do władz kilkudziesięciu polskich miast z prośbą o upamiętnienie ofiar narodowości żydowskiej, zaproponował, by tablica umiejscowiona na głazie znalazła się jak najbliżej miejsca, w którym niegdyś stała synagoga. Na obelisku zostanie umieszczony napis w 3 językach – polskim, hebrajskim i angielskim, którego treść została uzgodniona wspólnie przez władze miasta oraz przedstawicieli Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska. Oddany w 2012 roku 4 odcinek ulicy Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim nosi nazwę Alei 25-lecia Wolności. Taką decyzję jeszcze na czerwcowej sesji podjęła Rada Miasta. Ostrowieccy radni nie byli jednak w tej kwestii jednomyślni, dlatego na sesji pojawiły się dwie propozycje uchwał. Radni klubu Prawo i Sprawiedliwość złożyli projekt, w którym zaproponowali, aby ten odcinek drogi nazwać imieniem tragicznie zmarłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Natomiast radni koalicyjni wnioskowali o nadanie ulicy nazwy Aleja 25-lecia Wolności. W naszym przekonaniu jest to projekt doskonale wpisujący się w rok obchodów 25-lecia przywrócenia Polsce demokracji.
A więc od 1989 roku mija 25 lat, a tenże rok był uroczyście w całym kraju obchodzony jako rocznica uzyskania pełnej demokracji. Idea wolności jest bliska nam wszystkim bez względu na to, czy mamy takie czy inne poglądy, takie czy inne przekonania, a także taką czy inną przynależność polityczną. Ostatecznie propozycja klubu Prawo i Sprawiedliwość przy braku poparcia radnych klubów Twój Ostrowiecki Samorząd, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Platforma Obywatelska nie została przyjęta. Większością głosów nadano ulicy nazwę Aleja 25-lecia Wolności. Na początku lipca, pomimo trwających już przecież wakacji, w Urzędzie Miasta odbyła się narada z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjalnych podległych naszej gminie. Z dyrektorami placówek spotkał się wiceprezydent miasta Paweł Górniak oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Jan Bernard Malinowski. Dzisiaj mamy takie spotkanie robocze z dyrektorami naszych szkół poświęcone kilku sprawom. Przede wszystkim chcieliśmy dokonać takiego małego podsumowania kończącego się roku szkolnego, ale chcieliśmy również omówić to, co się będzie działo w wakacje w naszych placówkach, bo przecież wiemy, że nasze szkoły są otwarte, dyżurują dzieci, które chcą skorzystać z zajęć przygotowanych przez szkoły. Na takie zajęcia przychodzą, zapraszamy. No i również przez te najbliższe dwa miesiące w naszych placówkach będą się toczyły różnego rodzaju duże i małe remonty. O tym wszystkim będziemy mówić dzisiaj na spotkaniu z dyrektorami. Druga sprawa, o której chcieliśmy wspomnieć podczas dzisiejszej narady, to nowy sposób żywienia naszych dzieci, który stanie się faktem od 1 września. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej chcieliśmy wypracować nowe standardy, które będą obowiązywały od 1 września. I dzisiaj na ten temat też będziemy dyskutować. Nie zabrakło również uroczystego momentu, bowiem podczas spotkania pani Barbara Kędzierska odebrała z rąk wiceprezydenta nominację na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12, zaś pan Roman Kowalski, dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2. Od 10 lipca trwają prace przy przebudowie ulicy Miodowej i Gościniec na osiedlu Gutwin. Na początku lipca bowiem podpisana została umowa na realizację tego zadania, a jego wykonawcą jest konsorcjum firm Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka ZO oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Drogbud Radosław Malec Stanisław Wójcik. Prace na ulicy Miodowej obejmują rozbudowę drogi na długości 810 metrów na odcinku od ulicy Sienieńskiej do skrzyżowania z ulicą Gościniec. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia zatoki oraz pętla autobusowa, powstaną chodniki i ścieżka rowerowa, a także zjazdy do posesji. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, przebudowie ulegnie sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Miodowej, na terenie osiedla Gutwin. Jak widać tutaj za moimi plecami rozpoczęła się właśnie przebudowa czy rozbudowa ulicy Miodowej oraz przebudowa ulicy Gościniec. To jest zadanie, które realizujemy jako gmina w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W ramach robót na ulicy Gościniec na odcinku od ulicy Akacjowej do ośrodka rekreacyjnego Gutwin powstanie jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 587 metrów i szerokości 6 metrów wraz z chodnikiem o szerokości 2 metry. Wykonana zostanie także dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Przewidywany termin zakończenia inwestycji, której wartość wynosi ponad 4 700 000 zł, to 31 października 2014 roku. W ramach rozbudowy będziemy mieli przebudowaną całą nawierzchnię jezdni, wybudowane chodniki, ścieżka rowerowa, tak aby umożliwić mieszkańcom swobodne, bezpieczne przemieszczanie się do ośrodka, który cieszy się dużą popularnością, szczególnie w okresie letnim. Przypomnijmy, że gmina Ostrowiec Świętokrzyski na przebudowę tych dróg uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tak zwanych schetynówek. To już szósty ostrowiecki projekt, który uzyskał dotację z tych środków. W poprzednich naborach dofinansowaniem objęte zostały ulica Kolonia Robotnicza, ulica Armii Krajowej, ulica Hubalczyków, ulica Dynkowska oraz wąwozy.
Po raz ósmy w Ostrowcu Świętokrzyskim, a czwarty raz w amfiteatrze w drugi weekend lipca odbywał się festiwal Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej. Występom festiwalowych gwiazd towarzyszył konkurs z udziałem 12 zespołów z Polski i Białorusi. Po sobotnich i niedzielnych przesłuchaniach jury w składzie Krzysztof Nieporęcki, przewodniczący, oraz Łukasz Gorczyca i Andrzej Hochuł postanowiło przyznać główną nagrodę 8 festiwalu Wielki Ogień w wysokości 7000 zł grupie Landau z Brześcia na Białorusi. Drugą nagrodę, 4000 zł, wręczono Ewie Nowel, wokalistce bluesowego zespołu Lewi z Krakowa. Dwie nagrody ex aequo po 2000 zł za wykonanie covera z repertuaru Miry Kubasińskiej trafiły do zespołów Coś tak o z Lublina za utwór Gdy mam przyjść oraz do zespołu Landau z Brześcia za utwór Poszłabym za tobą. Jurorzy przyznali także 3 wyróżnienia. Trafiły one do grupy Upstream z Siedlec, do Pawła Janusa, trębacza kieleckiej grupy Abbott oraz Uluszowi Gajkoś, perkusistki lubelskiej blues-rockowej grupy Coś tak o. Przyznana po raz pierwszy nagroda publiczności zgodnie z oczekiwaniami trafiła do ostrowieckiej grupy Black Hawk w składzie Maciej Koza Mazurek bas, Kacper Mały Pędziszewski perkusja, Daniel Lolek Kos klawisze, Kasia Kilian gitara i Patrycja Michalecka śpiew. Mimo kolizji czasowej z 2 najważniejszymi meczami na brazylijskim mundialu, spore zainteresowanie towarzyszyło koncertom gwiazd tegorocznej odsłony festiwalu. Zwycięzcy poprzedniej, 7 odsłony Wielkiego Ognia, ciepło przyjęte białostockie trio Polska B brawurowo wykonało kilka dynamicznych utworów z mającej się ukazać jeszcze tego lata debiutanckiej płyty. 1,5-godzinny koncert Illusion to m.in. iście piorunujące wykonanie największych hitów grupy takich jak Na luzie, Vendetta, Nóż czy Samowoku. Nie rozczarował także gość z Antypodów, bo po niedzielnym koncercie Roba Tognoniego panuje zgodna opinia, że tak efektownego popisu gitarowej wirtuozji bluesowo-rockowej konwencji jeszcze w ostrowieckim amfiteatrze nie widziano. Informujemy, że 2 sierpnia 2014 roku Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta będzie pełniło sobotni dyżur w godzinach od 8 do 12.30. Przypominamy Państwu również, że w każdy piątek Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta pracuje o godzinę dłużej, to jest od 7.30 do 16.30. Informacja o przetargach.